Co tam się dzieje? Ale ma giwerę. I tyle się patrzy. Zaraz mu tak zajebę tą butelką. Myślałem takie... Dobra, czekaj. Kurwa, cięcie. Witamy na kanale Pieski Preriowe. Niestety chcieliśmy zrobić ładne przywitanie. Tutaj siedząc sobie przy stoliczku, przy grajku, który tam napierdala na pianinie. Ale pożar wybuchł, nie wiedzieć czemu. I jakie mamy plany na dzisiejszy materiał? W planach na dzisiejszy materiał jest odwiedzić rusznikarza, trochę zakupić amunicji i wybrać się na polowanie. Co o tym myślisz, Wyderka? O, dobry pomysł, dobry. Wybrać się na polowanie na ogromną zwierzynę, na łosia. O. Chciałbyś łosia mieć? Ja miałem wczoraj własnego lisa. Tak, pamiętam. Może gdzieś tutaj wstawię... Jak to wyglądało? Ty kutaście jebany! Chodź! Co się stało? Idź w pizdu, ty jebana pało! Chodź do dupy! Dobra, musimy zmienić sesję. Okej, niestety zostaliśmy z miasteczka wydaleni. Była tam malutka zamieszka, rozruba. Wzięliśmy ze sobą owce i podążamy na wschód. Podążamy na wschód i idziemy polować na łosie. Generalnie od poprzedniego materiału zakupiłem sobie karabin czterotaktowy. Myślę, że jest idealny na właśnie wszelkie łosie, jelenie, nawet bizony. Sarny, guźce. Nawet bizony. Niedźwiedzia też potrafi ubić na strzała. Także no. Jest tu konkretna maszyna. Troszeczkę sobie tam podjedziemy. Dzisiaj jeszcze chyba będzie nagrywany jeden materiał, gdzie będziemy odwiedzać panów szeryfów. No i cóż, wszystko przed nami. Odezwiemy się, jak będziemy troszeczkę bliżej tamtego miejsca. Ja muszę kupić się jakieś żarcie dla konia. Po co? Nie trzeba kupować żarcia dla konia. No, albo znaleźć. To jest lepsza opcja. Zaraz coś tam znajdziemy. Dojeżdżamy już do tego miejsca. I tak. Odnośnie konia, dobra jest marchew zwyczajna. Co to było? Nie wiem. Stój, pa. Kurde, niechcący wystrzeliłem, ale... Nie jestem przyzwyczajony do tego, do strzelania w tej grze. Także no, pierwsza część tego materiału będzie skupiała się na... upolowaniu jakichś dwóch fajnych zwierzątek dla każdej osoby, dla każdego z nas. A reszta materiału będzie się skupiała na wyzwaniach dzisiejszego dnia. Mamy tam trochę pociągiem się przejechać, jakieś tam zwierzątka upolować. Raczej takie fajne rzeczy do robienia. A więc co, szukamy zwierzątek. Tutaj masz te wszystkie, tu masz oregano do zebrania. Tu masz pałki szerokolistne. No, zbieraj sobie, ja się idę rozejrzeć. Zobaczymy, może jakiegoś łosia znajdę. O, tu masz szerszenia alaskańskiego. On jest dobry do robienia tych remedii. Remediów. Jakoś tak. Możemy zawsze cokolwiek oka używać. Wtedy fajnie podświetlone jest wszystko. Wiem. Ze zwierzętami włącznie. Śnieżyczka purpurowa, jakaś, o kurde.
Jakieś krokusy zbiera. Także no, szukamy dalej zwierzątek. Może jakieś. No właśnie, mogę zwabić jakieś zwierzątka. Łoś to roślinożerca, nie? No. To proponuję przenieść się tam, do tego jeziorka troszkę. I rozstawić przynętę. Co ty na to? Dobra. Zawołam tego konia, ten koń już zasłużył na poczwórną karę śmierci, nie? Za co? To ile przygód z nim miałem, tych nieciekawych. Idę troszeczkę na wschód tą ścieżką i spróbuję znaleźć jakieś miejsce. Ale to fajnie. Tam jest jakaś chatka. Troszeczkę obawiam się tej cywilizacji. I tam widzę jakieś chyba zwierzątka. Le. Spróbuję tam się zakraść i zobaczyć, co tam jest w ogóle. Tu jest jakiś koń. Tu jest jakieś zadanie. Zrobimy je kiedyś. Tak, są tu zwierzęta. A tam chyba niedźwiedzia słyszę. Zsiadamy z koni? Tak, tak. Tam jest baran, patrz. Gruborogi. Trzy gwiazdki. Chcemy go? Teoretycznie to jest zaraz przed naszym Valentine, taki każdy baran. Nie strzelaj! Spuszczysz zwierzaki wszystkie. Zestrzeliłem go. Myślę, że cały teren ma potencjał, ale ja bym się skupił na gdzieś tutaj. Teraz kompletnie w drugą stronę. Kurde, się pomoczę. Ojej. Musimy coś zjeść. Za chwileczkę tutaj postaram się rozbić obóz gdzieś. No i zobaczę, może przesiedzimy tutaj noc. To są konie. Raczej koni tutaj zabijać nie będę. I polować ani, ale tam jest coś. O! Jelenie. Bardzo bym chciał tego łosia znaleźć. Użyję sobie jeszcze tego sokolego oka. Jelenie, jedna gwiazdka. Jestem. Dobra, super. List srebrny. Myślę, że to dobre miejsce na obóz. Okej, rozbijemy sobie go. Aha, i kosztuje. A, dobra. Żeby rozbić obóz, to kosztuje.
I możesz mieć go tylko w konkretnym miejscu, nie? Szkoda. Bo tutaj o. Def Hanover, dobra. New Hanover. Nie interesuje mnie to, dobra. Trudno. W takim razie pójdziemy do tej chatki i przeczekamy noc. Jak tylko nadejdzie poranek, to od razu zaczniemy dalszą wędrówkę w poszukiwaniu zwierząt. Bierz lampę Aladyna i jedziemy. Wyderka już wrócił. Czekaj, o. Trochę przyhamuję. Wyderka już wrócił, nie znaleźliśmy tutaj nic ciekawego. Noc powoli mija, a my poruszamy się na północny wschód. Tam do Annesburga. Nawet pokażę. Podjeżdżamy tutaj troszeczkę do okolicy Annesburga. Myślę, że tutaj gdzieś może być większy wysyp tych zwierząt. Także spokojnie sobie tutaj dojedziemy. No i może coś po drodze drapniemy. Co to jest? Słyszę szczekanie. Wiesz co to oznacza? Pies. Albo wilk. Miał... Pomóż. A jest zdechłem. One są nieśmiertelne? Te dziki są nieśmiertelne. Te wilki są nieśmiertelne? Nie wiem. Jedna gwiazdka. Jedna. I tu też będzie jedna. O, i wędarka leży. Tyle z polowania na wilki. Na wilki to najlepiej co dali jakoś w łeb celność z tym karabinem, ale kurczę, ciężko. No. Okej, kontynuujmy podróż. No i tak jak ostatnio, jak coś znajdziemy, to na pewno się odezwiemy. Podróżujemy, tak sobie podróżujemy i zauważyliśmy jakiś domek ze światłem. Myślę, że warto wpaść i tam przenocować. O ile oczywiście będą chcieli nas gościć. Będą chcieli, nie mają wyboru. No w sumie racja. Tam jakiś wodospad jest. Jejku, fajnie. O, tam się rano będziesz mył. Ta. Bo już śmierdzisz. Nieprawda. Próbujemy wejść jakoś tędy może. Jeszcze dzisiaj mamy do odbycia podróż pociągiem. Tym, z którego mogę zabrać sobie rzeczy? Być może. Ciekawe, czy nas zechcą tutaj gościć. Miło naprawdę, że mnie trzymasz tutaj za biodra. Zapukaj może, ty. Nie, ale... No dobra. Niektórych to się nie nawróci już. No nie chcą nas gościć. Drzwi zaheblowali. Sralnik. Kurde. O. Czekaj. Dawno tu nikt nie srał. Albo niedawno go postawili. Też taka opcja jest. No rzeczywiście gości czas nie chcą.
No to coś innego. Pójdźmy do tego wodospadu, tej wody może tam coś będzie.